Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Kolejne pytanie zadane mi jakiś czas temu. Jakiego mikrofonu używam do nagrywania filmów? Odpowiedź jest bardzo prosta. Do tych filmów teraz używam Rode Wireless Go, tej jedynki. Mam go przypiętego tutaj. Jest to taki mikrofon bezprzewodowy. Tam jest podłączony do, w tym wypadku do telefonu, poprzez kabel. Linki do tych urządzeń dam w opisie. Za chwilę powiem o tym kablu, najpierw powiem o mikrofonie. Mikrofon, więc to są takie dwa kwadraciki. Jeden jest nadajnikiem i mikrofonem, drugi jest odbiornikiem. On ma tutaj mikrofon z przodu, do którego można podłączyć mikrofon krawatowy. Więc ja mam podłączony mikrofon krawatowy, który mam zawinięty w kół szyi i podłączony tutaj, jest pod koszulą. Tych samych mikrofonów używam na ślubach, eventach, tych wywiadach, jeżeli coś takiego jest, ale na ślubach pan młody ma mikrofonik tutaj przypięty do klapy. Tą kostkę ma włożoną do kieszeni wewnętrznej marynarki, jeżeli ma marynarkę, jeżeli nie, to przypiętą gdzieś tak jak ja. Można w wielu miejscach to przypiąć. Druga część, czyli odbiornik, jest podłączony do aparatu, który nagrywa cały czas, całą ceremonię. Oczywiście jest też backup tak zwany, czyli pan młody również ma w kieszonce, jeżeli jest możliwość, podłączony, włożony mikrofon, rejestrator dźwięku. Jak coś się wydarzy z tym dźwiękiem, chociaż to jest dźwięk główny, którego używam. To jest dźwięk dla mnie najważniejszy. Jeżeli ten dźwięk jest dobry, w sensie jest nieprzerwany, działa, nie rwie, nie harczy, nic się nie dzieje, to tego dźwięku używam. To jest dźwięk najlepszy według mnie z urządzeń, które mam i tego używam. Używam też tego na live streamach w ten sam sposób. Do tego kwadracika, do tego bloczka można też podłączyć mikrofon duży, ten boom mic, czy jakikolwiek inny mikrofon, który działa, który ma podłączenie jack. Do urządzenia, w tym wypadku teraz, do telefonu podłączony jest kabelek oryginalny Rode. Kabelek z jednej strony z końcówką szarą, która jest podłączona do telefonu, a druga czarna podłączona do odbiornika. A jeśli chodzi o aparat, do aparatu jest to kabelek czerwony, Rode też, z dwoma końcówkami czarnymi. On tam się różni, on ma ilość zwojów tam przy wtyku inną. I tak naprawdę to tyle. Używam jeszcze mikrofonów Sony TX650 i 660. Różnią się tylko tym, 660 różni się od 650 tym, że ma podłączenie ładowania i ściągania plików za pomocą USB-C, a nie micro USB. Micro czy mini? Nie jestem pewien. Te drugie USB. I tak naprawdę tyle. Niczym więcej się nie różni. One są w ustawieniach ogólnych. Kiedyś używałem ustawienia kieszeniowych, ale Krzysiu zwrócił mi uwagę, że on używa w ogólnych i nic się nie dzieje. I spróbowałem raz ogólnych i dźwięk jest nieco lepszy. Nie jest jakiś wiele, ale jest nieco lepszy, więc po co kombinować? Ustawienia ogólne, nie ustawienie kieszeniowe. I dźwięk jest dużo, dużo lepszy. Dźwięk jest niewiele lepszy, ale dźwięk jest dobry. I dźwięk jest ten minimalnie gorszy, nagrywany w tym samym miejscu, minimalnie gorszy niż krawatowy mikrofon, więc to jest mój backup, ale jest to też dobry mikrofon do używania jako mikrofon główny. Niektórzy wideografowie mówią, że nie, ja mówię, że tak, można go, jest on fajny, bo on w kształcie jest takiego małego, to jest tak naprawdę mały dyktafonik, tak? Który można łatwo schować. Można go podpiąć pod mikrofon, można go podpiąć, w sensie podpiąć, przyczepić go taśmą klejącą czy rękawem elastycznym mikrofonu, nie podpiąć kabelkiem. On nie ma żadnych wtyków, żeby podpinać go pod cokolwiek, także nic się nie podpina. Można go przykleić do głośnika,
gdzie coś jest wygłaszane jako backup. Robiliśmy to wielokrotnie. Krzysiu raz nagrywał dla mnie, kręcił dla mnie ceremonię w Gurdwarze, czyli ceremonię ślubu Sikhów. Nagrywał kilka źródeł dźwięk i najlepszy dźwięk był z Sony TX650 przyklejonym fizycznie taśmą klejącą do głośnika. Także śmieszne, bo nagrywał dźwięk rejestratorem, który był umieszczony bardzo blisko zespołu, który grał, i głośnika, gdzie mówił ten ksiądz z ich, w sumie to nie jest ksiądz, tylko prowadzący, ale guru. Nie jestem pewien. W każdym razie i dźwięk był troszeczkę gorszy. I tak naprawdę to tyle. Także Rode Wireless Go. Ja staram się używać właśnie rzeczy najprostszych. Jest fajny, mały. Można go... Długo trzyma bateria. TX650 trzyma dłużej, ale ten długo trzyma bateria, w sensie całe speech'e, całe ceremonie, nie ma problemu, wytrzyma i działa. Jeśli chodzi o Rode Wireless Go 2, jest też fajna opcja, że ten zestaw transmituje na żywo, w czasie rzeczywistym, jak również nagrywa wewnętrznie. I właśnie jeśli coś się dzieje, to jest ten backup już wewnętrznie, chociaż niekoniecznie bym na tym polegał, bo jeżeli urządzenie Wam polegnie, no to znaczy, że coś się z nim wydarzyło i ten backup też może nie być do końca pełny, czy nie być do końca, też może z nim być coś nie tak. No i tyle. Także z tym Was zostawiam. Warto używać mikrofonów zewnętrznych. Jeżeli nagrywacie film, chcecie nagrać dźwięk, gdzie ktoś coś mówi, gdzie jest dźwięk w tle, nie ma problemu, możecie używać, moim zdaniem znowu, tak, czy to wewnętrznego mikrofonu, czy też mikrofonu założonego na aparat, czy na kamerę. Oczywiście założony na kamerę będzie dużo lepszy, aczkolwiek ten z wewnętrznego mikrofonu będzie dostateczny i dla klienta jak najbardziej akceptowalny, ale jeżeli nagrywacie coś, jakieś przemowy, jakieś wywiady, czy cokolwiek, co ktoś chce co powiedzieć, to zakładajcie ten mikrofon na osobę, ponieważ nigdy nie wiecie, do czego później wykorzystacie ten dźwięk, a lepiej mieć go nagrany najlepszej możliwej jakości. Na razie, pozdrawiam, cześć.